Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Jak już zapewne zdajecie sobie doskonale sprawę, jakiś czas temu straciłem swoje konto w serwisie Instagram. Phishing, malware, absolutnie wszystko jednocześnie. Nie będę wdawał się w specjalne szczegóły. Jestem po prostu jedną z wielu ofiar zmasowanych hakerskich ataków tego typu. Pech chciał, że stało się to dokładnie 25 grudnia zeszłego roku, także święta miałem trochę skopane, mówiąc delikatnie. Zwłaszcza, że miałem przygotowane, myślę, bardzo sympatyczne, równe tysięczne zdjęcie na swoim Instagramie. 275 tysięcy obserwujących, kilka lat pracy nad profilem. Oczywiście niepowetowana strata, pewien zrozumiały smutek z tytułu stracenia czegoś, czemu praktycznie codziennie poświęcało się czas. Ten film jednak nie będzie pustą informacją na zasadzie stare Insta, teraz uważajcie, nowe Insta. Nie, bardziej chciałbym opowiedzieć Wam o swoim podejściu do tego serwisu. Wiadomo, są kanały główne, tak, podstawowy filar działalności, są tak zwane socjalki towarzyszące, uzupełniające, właśnie jak nie do końca na terenie naszego kraju popularny Twitter, w przeciwieństwie chociażby do Stanów Zjednoczonych, oczywiście Facebook w myśl grup pod integrację czy fanpage'y pod informacje. No właśnie, jeszcze Snapchat, który kompletnie swoją mechaniką mnie nie kupił. No i Instagram, który spodobał mi się nieprawdopodobnie, w myśl tego, że zawsze kochałem bawić się nie tylko formami w myśl strony artystycznej, do której mam słabość cały czas najprawdopodobniej przez wzgląd na plastyka, którego kończyłem jakiś czas temu. Ale bawiłem się tym. Bawiłem się po prostu zdjęciami jak pewną formą małego dzieła sztuki. W myśl właśnie kadrowania, filtrów, co się tam znajduje, czy dane zdjęcie jest dnem, czy posiada drugie dno, z kim to zdjęcie było robione. Generalnie wszystko w szeroko rozumianej otoczce idei gry łączą, a nie dzielą. No i to mnie najbardziej zabolało, że to straciłem, że straciłem pewne narzędzie jakby codziennej nie tylko integracji, ale również zabawy. Zabawy w konstruowanie nośników wspomnień, jakby nie było, bo to jest sercem absolutnie wszystkiego. Ktoś może powiedzieć, o tak, konto sporo warte. Jasne, dla mnie jest to tak zwana wartość sentymentalna, niekoniecznie w myśl pieniędzy, bo tak naprawdę przez te kilka lat zrobiłem dwa i to niewielkie deale, także pod kątem marketingowym to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Dla mnie to jest kwestia taka bardzo symboliczna też, bo pamiętam, że Isamu pomógł założyć mi na Richturze właśnie konto i w ogóle pierwsze zdjęcie na tym koncie to było zdjęcie Isamu bawiącego się z moją córką swojego czasu. W ogóle też a propos Isamu, mówi się, że najlepszych przyjaciół poznaje się w biedzie i tutaj bardzo mile mnie Isamu zaskoczył, jakby wrzucając na swoje Instastory informacje o kradzieży mojego konta Royson i żeby ludzie wbijali właśnie na moje aktualne zastępcze konto Royson Official. Cały czas myślę, tutaj macie paseczek, który informuje, jakie jest teraz nowe Insta, jakie plany. Pracujemy z pewnymi osobami w celu odzyskania tego skradzionego konta. Jednak byłbym nieprawdopodobnie naiwny, licząc, że na pewno wszystko pójdzie bez problemu, bo cały ten proces odzyskiwania jednak już trochę trwa, jak wcześniej powiedziałem, od 25 grudnia 2018 roku. Także założyłem to konto. Jeśli nie uda się odzyskać poprzedniego, to konto będzie kontem oficjalnym mojej działalności. Jeśli tamto konto się uda odzyskać, to aktualne będzie oficjalnym kontem jako tako. Też fajnie, że Urhara wrzucił informacje na swojego streama. Także taka prośba do moich przyjaciół po fachu, do osób, z którymi współpracuję, jakbyście mogli po prostu gdzieś wrzucić, puścić jakąś zmiankę
słowo na streamie, w jakiej formie chcecie, doceni absolutnie wszystko, że Royson ma po prostu nowego Instagrama. Będzie mi bardzo miło, ja jestem taką osobą, którą jak się prosi, czy z kimś nagram, czy wystąpię w jakimś materiale, to jeśli mogę pomóc, jestem szczęśliwy. Tak? Tu nawet nie chodzi o empatię, tu nawet nie chodzi o jakąś bezinteresowną pomoc, po prostu lubię pomagać, szczególnie osobom życzliwym. Tym razem pomoc kieruję do swoich kolegów i koleżanek z branży, no i do was przede wszystkim, tak? Kanał YouTube ma prawie 1 700 000. Na Facebooku mamy ponad 500 000. Na Twitterze 25 000. Myślę, że już nawet nie chodzi o przesiadkę czy odrobienie tych 275 000, ale myślę, że te 100 000 jesteśmy w stanie zrobić bez najmniejszego problemu, moi drodzy. Także ogromna prośba do was, byście udostępnili ten film, przekazali tą informację dalej, w jakikolwiek sposób chcecie, zostawiam to wam, no i przerzucili się ewentualnie z tego konta, bo tak jak mówię, niemała część z was mojego Instagrama obserwowała, a pomaga mi on nie tylko w kwestii jakby takiej pewnej artystycznej samorealizacji, tak, czy jak wcześniej wspomniałem, konstrukcji tej biblioteczki wspomnień, gdzie mogę sobie sprawdzać miesiące, lata do tyłu, co się działo w danym miesiącu, bo starałem się być systematyczny, ja uważam siebie za osobę systematyczną, żeby codziennie wam coś wyrzucić i to nie tylko na zasadzie patrzcie gdzie jestem, patrzcie w ogóle ekstra, tylko też pod kątem informacyjnym, co się pojawiło na kanale, co się pojawi na kanale, na co macie ochotę, co was czeka, czy to konkursy, czy to jakieś super eventy. Po prostu myślę, że wszyscy na tym zyskiwaliśmy pod kątem jak ten Instagram był przeze mnie prowadzony i mogę wam tylko i wyłącznie obiecać, że ten nowy Instagram będzie prowadzony identycznie, po prostu. W ogóle to team i sam. Także tak jak mówię, na pewno już o problemie wiecie, pisało o tym serdeczne API News. Podmieniłem, gdzie mogłem oczywiście linki, poinformowałem, gdzie mogłem o istocie problemu, jednak właśnie ktoś z was zaproponował mi, że muszę nagrać taki film. Ja nie lubię dawać takich filmów, bo myślę, że jest to jakby jakaś taka pewna satysfakcja dla złodzieja. Ale tak jak mówię, nie zabolało mnie to jakoś wybitnie, tak? Bo dalej są to dla mnie tylko rzeczy. Ja mogę się realnie przejąć, nie wiem, chorobą w rodzinie, jakimiś problemami najbliższych, takimi elementami, które dotyczą człowieka, jednostki ludzkiej, tak? A niekoniecznie rzeczy, tak? Które można nadrobić, odkupić, odnowić, odrestaurować na tej zasadzie. Także nie, no bywa, ja jestem przygotowany i na pewno wielu internetowych twórców jest równie przygotowanych na różnego rodzaju właśnie podjazdy, prowokacje, ataki, rajdy i tak dalej, że w każdej chwili możemy stracić coś, co utrudni bądź całkowicie pozbawi nas narzędzi pracy w myśl różnych serwisów umożliwiających nam dotarcie do widzów, bez których byśmy po prostu nie istnieli. Także jasne, przejmuję się tym w myśl utraty pewnego narzędzia, ale nie przejmuję się tym na tyle, by dać satysfakcję złodziejowi. Po prostu myślę, że zrobił on w pewnym aspekcie pod górkę nie tylko mi, ale również wam, bo to tak jakby odebrał nam troszeczkę słuchawkę podczas prowadzenia sympatycznej rozmowy, takiego obrazkowego, artystycznego dialogu na linii twórca-widz, tak? Ale pokażmy, że jesteśmy w stanie się odrodzić jeszcze być może ze zdwojoną siłą. Także byłoby mi bardzo miło. Nowy Instagram. Wiecie już teraz, na czym stoimy. Będzie mi bardzo miło. No i dziękuję z góry. Serdeczna tarcza. Trzymajcie się. Hej.